Witam wszystkich, ponownie zagrajmy w New Vegas, Atoya Bungo. Kontynuujemy naszą rozrywkę. Ostatnim razem poszukiwaliśmy części dla robota, którego odnaleźliśmy w Prim. Eddie się nazywa. I podczas naszych poszukiwań dotarliśmy do miasta Nipton, wewnątrz którego spotkaliśmy ludzi zwących siebie legionistami Cezara, o ile dobrze pamiętam. I ci ludzie mają w zwyczaju nabijania ludzkich głów na tyczki i rozpalania wielkich ognisk, więc to niezbyt dobrze wróży na to, co nas może spotkać w tym miejscu. Oprócz tego w waszych komentarzach dowiedziałem się, że mamy już wystarczająco dużo części na naprawę robota. Na pewno ci poszedłem to sprawdzić, jak nie nagrywałem. Wróciłem do Prim i spróbowałem naprawić tego robota i okazuje się, że rzeczywiście możemy go naprawić. Niestety, robiąc to, dostałem achievement za naprawę tego robota. Więc teraz nie dostanę achievementu i nie będziecie w stanie tego zobaczyć, ale to nie jest wielka strata, tylko wam mówię, żeby nie było niedomówień. Bungo, oszukujesz! Grasz, nie nagrywasz, albo giniesz i tak dalej, nieważne. W każdym razie, naprawiam robota. Naprawiam za pomocą części. I naprawiam za pomocą części. Yeah, i tu powinno wyskoczyć w dolnym prawym rogu ekranu. Achievement. Wydaje pikające dźwięki. Eddie, rozpocznij protokół towarzysza. Eddie daje ci profit, ulepszone czynniki. Interfejs taktyczny otwórz. Interfejs walki otwórz. Typ broń, bo broń biała, walka na odległość. Interfejs taktyczny. Tryb potoku podążania, nie czekaj. A, chciałem ustawić, żeby podążał. O! Rozkazy postaci z drużyny TSR. Zachowaj odległość. Zachowanie agresywne. Użyj steampacka. Za mną. Porozmawiaj. I możemy mu dać przedmioty. Okej. Zachowanie agresywne. Bądź pasywny. Użyj steampacka za mną, poczekaj tutaj, okej. Porozmawiaj. Wykonaj protokół ponowny, uruchomy mnie, skład otwórz. Chcę, żeby był pasywny, chcę, żeby walczył na odległość. Żeby się trzymał blisko. To właściwie tyle. Czy jak będzie zachowanie pasywne, to znaczy, że będzie atakował tylko tylko osoby, które są agresywnie nastawione do mnie? Mam nadzieję. Eddie, chodź tu. Jee, mam robota latającego! Eddie! Jesteś boski. Masz działka jakieś, świetnie. Dobra, wracamy do Novak. Tam ostatnio zakończyliśmy naszą podróż i zobaczymy, co się tam wydarzy. Nie mamy dobrych przeczuć w każdym razie. Ludziska, więc może to się źle skończyć. Dobra, Eddie. Jesteś teraz moim towarzyszem i masz mnie bronić. Ludzie na krzyżach, porozwieszani. Głowy na tyczkach ponabijane i płonące opony. Cudownie. Eddie, jesteś ze mną? O, widzę, że są przeciwnicy gdzieś tutaj w okolicy. Gdzieś w tamtą stronę. Dobra, wypróbujemy te twoje pasywne zachowanie, zobaczymy, co to znaczy. Mam nadzieję, że kogoś spotkamy wewnątrz. Kogoś, kto będzie przeciwnikiem naszym.
Dobra, zapalmy latarkę. Wow. Tu jest Eddie, a tam słyszę jakieś dźwięki. I radar wyświetla mi, że mamy trzech przeciwników przed nami. Więcej zwłok w budynku. Chodź, Eddie. Eddie, rusz się. Szkoda, że nie możemy mu wydać rozkazu, żeby zbadał teren. To byłoby przydatne. Jesteśmy pewni, że tam są przeciwnicy. Więc skradamy się powoli. Kundel Legionu. Okej, to są pieski tych gości. Z zewnątrz. Chyba mnie zauważyły. Strzelajmy do nich. Czy się spróbowali pełno razy? No, Eddie zdecydowanie pomaga nam walczyć. Świetnie. Czyli zachowanie pasywne powoduje, że atakuje na pewno agresywne postacie do nas. To jest dobrze. Napijmy się wody, bo znowu jesteśmy spragnieni. Pomogło to nam za bardzo. Aha, bo ja napiłem się, wziąłem białą pokrzywę. Świetnie. Tam ktoś jest. Dwa psy. Skoro stoją koło siebie tak blisko, użyjmy dynamitu. O! O, Eddie wymiata, naprawdę wymiata. Jestem zadowolony z tego robota. To powinno nam ułatwić przeżycie na pustkowiach zdecydowanie. Wyjście. Okej. Okay. Nie będziemy szukać kundli Legionu, chyba że mają coś w rodzaju skóry psa. Wartość 4, nic nie waży, więc właściwie czemu nie. Psiego mięsa nie będziemy brali. Nie będziemy jedli psów. W łazienkach nic nie ma. W tym też nie. Przeszukajmy teraz teren, skoro chyba więcej przeciwników nie ma w okolicy. Rozwalone obligacje, więcej trupów na ziemi. Cudownie po prostu. Ludziska, ale mam robota! Ale jestem zadowolony z tego. To są jakieś drzwi, zamknięte na trudny zamek, więc... niestety się tam nie dostaniemy pewnie nigdy. A tu jest pusto. Jakaś lada, kolejny trup. Ha, widzę minę na ziemi. Zdezonujmy ją, nie wchodząc na nią przy okazji. Stary klucz na ladzie leży. Świetnie, mamy stary klucz, nie wiadomo do czego. Chyba że jest do tych drzwi. Jest do tych drzwi, to świetnie. Eddie, chodź za mną. No, chodź tu. Głupi Eddie. Ciekawe, czy jakiegoś psa możemy mieć jako kompana w tej grze. Bierzemy wszystko. Wygląda na to, że jesteśmy w jakimś magazynie. Skrzynka z materiałami wybuchowymi. Bierzemy dynamit z lubinątem, minę odłąkową i osełka. Do czego służy osełka, to ja nie wiem. Ale nie chcę wiedzieć. Waży trochę, nie jest zbyt dużo warta, więc nie bierzemy tego. Mam dużo żarcia, więc o to się nie martwię. To weźmiemy. To weźmiemy. W ogóle nie użyliśmy jeszcze ani razu proszka leczniczego. Puste butelki w lodówce. To sobie zabierzemy. Toster. Skrzynka z narzędziami, która jest nam niepotrzebna w tym momencie, skoro już naprawiliśmy Ediego. Szafka na broń. Dynamit. Karabin plazmowy. Kastety. Naboje 10 mm. Naboje 5,56, czyli do naszego karabinu. Czerpane ogniwo fuzyjne i ogniwa fuzyjne. To coś leży. Turbo. Jakieś losy na loterię, które są warte 10 kapsli. Nic nie ważą, nic.
pewnie tak będą potrzebne nam w New Vegas, jeżeli tam dotrzemy kiedykolwiek. Dobra, Eddie, dzięki za osłanianie, chodź ze mną dalej. Badamy, co jest w tym pomieszczeniu jeszcze. Próbujemy się dowiedzieć, o co chodzi z tymi legionistami. Co oni tutaj zrobili i dlaczego. Coś tam ten koleś z tym psem na głowie na początku, chyba przywódcą legionistów, wspominał nam, że mieszkańcy zajmowali się prostytucją. Nie wiem, może znajdziemy coś w ratuszu. To jest chyba ratusz. Ona się tak napis na drzwiach wskazywał na to. Dobra, idziemy na schody na górę. Kolejne trupy. Skóra psa. Idziesz ze mną? Okej, przez chwilę miałem wrażenie, że mapa pokazywała mi, że przeciwnik gdzieś w pobliżu jest, ale chyba się pomyliłem. Dobra, zaraz wracam bliska. Okej, jesteśmy z powrotem. Za nami jest Eddie gdzieś, mam nadzieję. Eddie, jesteś za nami? Eddie! Robociku, jesteś, dobra. A my stoimy przed drzwiami do piętra zgromadzeń. Zobaczymy, co jest wewnątrz. Mam nadzieję, że uda się nam przeżyć to spotkanie. Z czymkolwiek, mam nadzieję, z niczym groźnym. Ale zanim tam wejdziemy, powinniśmy użyć czegoś, żeby się podleczyć. Lepiej być przygotowanym na najgorsze, co? Co prawda, niezbyt dobrze nas leczy, ale zawsze to jest lepsze niż nic. Okej, Eddie jest z nami, jest z nami. A my mamy przed sobą zdecydowaną dużą grupę przeciwników. Widzimy tutaj psa. Wygląda to, że są oni w dużej grupie, więc spróbujmy użyć dynamitu po raz pierwszy w skuteczny sposób. O. Wow, Eddie nam chyba dupę uratował w tym momencie. I włączył sobie muzyczkę. Muzyczny Eddie. Muzykalny Eddie. Wow, już myślałem, że zginąłem. Eddie jest skutecznym wojownikiem, muszę wam powiedzieć. Skóra psa. Zdecydowanie ułatwiło to nam walkę z tymi niemiłymi kundlami. Mieszkanie z pustkowi. Ubranie karawaniarza i czapka owcy Bush. Bosko. Skrzynka na akta. Okej, Eddie, chodź. Przeszukamy to miejsce. Dokładnie. Postaram się ludziska jak najmniej czasu spędzać na przeszukiwaniu pomieszczeń, bo wiem, że to nie jest ciekawe w ogóle do oglądania. Dlatego w tym miejscu w Nowak, w którym teraz jesteśmy, przeszukam tylko, załóżmy, ten budynek i jeszcze jeden, żeby w miarę szybko z niego wyruszyć. W razie jesteśmy tutaj, żeby tak naprawdę dowiedzieć się czegoś więcej na temat zdarzeń okropnych, które miały miejsce tutaj. Zobaczymy. Być może coś się dowiemy. Albo nie. Nie wiadomo. Pewnie się czegoś dowiemy. Mieszkanie z pustkowi, który nic nie ma przy sobie. A tutaj? Chrupiący mu dowód. Martwy poszukiwacz. Kapsle, naboje. Oczyszczona woda, oficjalne okulary. Piwo, ups. Ja chcę piwa. Albo trudno. Zostawmy go sobie. Strzelba karawaniarska i łuski. Świetnie. Chodź, Eddie. Chyba na dole wszystko już. Co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Napijmy się tego. Zobaczmy, co jest na tym piętrze. Zgaśmy latarkę przed wejściem na wszelki wypadek, żebyśmy mogli się skradać. Okej, wygląda to, że to miejsce jest czyste. Że radar nam nic nie pokazuje, nuka kola. Nie chcę gadać z Eddiem. Eddie, rusz się. Kacle, pasko. Lodowa. Brudna woda, piwo, nie to. Okej, żracie mamy dosyć dużo, więc nie będziemy tego zbierać. Tu mamy jakieś drzwi. Okej, biurko. 6 kapsli.
skoro przestała działać, to jeszcze raz użyjmy. Pusto. Kolejne biurko. Papieros. Szafka na akta. Więcej amunicji. Nie wiem, do czego ta amunicja, którą podnieśliśmy, służy. Do jakiej broni pasuje. Jak ona się nazywa? 22LR. Nie mam pojęcia. Bardzo łatwy zamek. Powinniśmy sobie z nim dać radę. O, cholera. Spinka do włosów się złamała nam. Ale nas to nie zniechęca, na szczęście. I udaje się nam wejść. Środka, kapsle, papierosy. Pasujące oglądanie przeszukiwania różnych pomieszczeń. Spinka. To za tą, co sobie złamaliśmy. Więcej kapsli, jeszcze więcej papierosów. Ok, jesteśmy wyleczeni do pełna. Major. Drzwi. Czyżby to było biuro majora? Kanapa. Pełno starych książek. Wszystkie wyglądają na spalone. Tutaj jakiś terminal jest. Czy nie ma tutaj gdzieś miny? No już tam takie miejsce, to zawsze gdzieś mina jest. Chyba nie ma. Zobaczmy sobie w tym biurku. Widelec i trzy kapsle. Broń jutra dziś. Pistolet laserowy. Ogniwo energetyczne. Pełno losów na loterię. Się obawimy, jak to będziemy mogli gdzieś sprzedać. Spinka. Pusty kredens. Wielka księga wiedzy. I o ile dobrze pamiętam, ta księga doda nam na stałe dodatkowe punkty umiejętności. Mentaty. Przegląd programisty. Zaraz zresztą sprawdzimy. Nauki ścisłe zwiększają się o 3. To jest stały efekt. Dobra, terminal burmistrza Steina. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Myślałem, że będziemy musieli coś hakować, ale nie. Reset połączenia z komputerem głównym. Wymiana zadań zakończona. Testy. Tony skonstruował ten terminal i przygotował go dla mnie. A wszystko to za noc z rozni, wartą 30 kapsli. Okej. Okay. Burmistrzowanie bardzo mi się podoba. Dobrze, że nie szedłem dalej na wschód. Dzięki Rosie i Sylwii zarabiam tu mnóstwo kapsli. Dziewczyny przyciągają masę żołnierzy z pszczółka machowe. Czyli co, burmistrz, nie dość, że jest burmistrzem, jest z kimś rodzaju Alfonsa w tym miejscu? A wszystkie miejscowe sklepy dają mi procent od zarobków na żołnierzach. Bo to moje dziewczyny ich tu przyciągają. Wydaje mi się, że są świetnymi negocjatorami, bla bla bla, zgodziłem się brać 15 zamiast 20%. Jeszcze rok w tej dziurze, góra 2 i wracam do Hub. Czy Hub to nie jest miasto z poprzednich części Fallouta? Mówię tu o pierwszej i drugiej. Burmistrz Joseph P. Stein. Okej, okay, ucieczka z więzienia. Muszę powiedzieć, że to obiecujący rozwój wydarzeń. Haha, świetnie czytam. Ha, że w zakładzie karnym RNK na północy wszystko się popieprzyło. A zbiegli więźniowie szlają na wolność. To są kajdaniarze, tak? Gdyby nie polityczna zmyślność, interpersonalna alchemia wielmożnego burmistrza Josepha Bisteina, czyli mnie. Ha. Wysłałem Jimu, żeby skontaktowali się z więźniami, a raczej kajdaniarzami, czyli tak. I powiedzieli im, że Nipton jest otwarty na handel. Każdy będzie miał szansę na darmowy numerek z wybraną dziewczynką. Poszli na ten układ. Wysoka stawka. Nie wierzę we własne szczęście. Dosłownie zatkało mnie. Właśnie spotkałem się z dość zdenerwowanym młodzieńcem, przedstawiającym się jako pan Fox. To jest pewnie ten przywódca legionistów, tak? Kiedy byliśmy sami w moim biurze, powiedział mi, że należy do Legionu Cezara. Zdecydowanie to on. Wiedział, że wojska RNK i kajdaniarze często spędzają czas w Nipton. Okazuje się, że Legion nienawidzi obu grup i chce dać im nauczkę.
Okej, okay. Nie było potrzeby długo się zastanawiać nad przyjęciem propozycji pana Foxa. Muszę tylko przekonać kanadyjczyków, żeby w nocy porwali żołnierzy RNK. Gdy obie grupy będą w mieście, chłopaki z Legendą zwiną wszystkich. Za tę prostą robotę dostałem 8000 kapsli. Zacznę gromadzić zapasy w kryjówce między tym miejscem a przyczółkiem machowe, na wypadek gdyby trzeba było szybko wracać do domu. Okej, czyli zagadka tego miejsca praktycznie się rozwiązała. To było... Czyli kajdaniarz, no... Żołnierze RNK i kajdaniarze padli trupem i ofiarą spisku pomiędzy burmistrzem a legionistami. Intryga... beznadziejna. No cóż, wychodzimy stąd. Chyba więcej tutaj nie mamy nic do roboty. Co teraz? Co teraz? Myślę, że... Nie mam żadnych ran na ciele? Nie mamy. Nawet nie musimy wracać do Good Springs. Myślę, że przeszukamy jeden dom. Być może jeszcze w Nipton. I... pójdziemy dalej. Mimo, że już nie musimy tam iść. Przypominam, że... próbowaliśmy się dostać na to złomowisko w poszukiwaniu części dla Diego. Ale myślę, że i tak ciekawe rzeczy może tam znajdziemy. Więc myślę, że warto tam zajrzeć, więc... być może wyruszymy do złomowiska Gibson. Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że... nie chcemy się mieszać w sprawy legionistów. Nie wyglądają oni na sympatycznych ludzi. A nie chcemy mieć żadnych kłopotów. Dobra. Więc chodźmy na przeszukiwanie tego miejsca. Myślę, że... żeby nie było zbyt nieciekawie. W każdym razie powinniśmy... być może ten budynek przeszukać, bo jest największy z okolicznych. Jesteśmy spragnieni z powrotem. Cudownie. Napijmy się w takim razie brudnej wody. Doskonale. Tam radar mi pokazuje, że w tym kierunku są jacyś... nieprzyjemnie do nas nastawieni ludzie albo potwory, nie wiadomo co. Na razie ich nie widzimy. Tam ktoś stoi, wygląda na kajdaniarza. Żeby przeżył tą masakrę tutaj? Porozmawiałem z nim. Wow, jego... co to się... jego kroki brzmią, jakby ktoś strzelał. Masz wystrzałowe kroki. Smell that air! Couldn't you just drink it like booze? O co mu chodzi, to ja nie wiem. Wygrał jakąś loterię. Dobrze się czujesz? Are you kidding me? Never felt better. Yeah. Na jakiej loterii udało ci się wygrać? What lottery? The lottery. That's what lottery. Are you stupid? Only lottery that matters. Oh, oh my god, smell that air! Okej, trzymasz z kajdaniarzami? On ma swój kajdaniarza, więc pewnie tak. Powder ganger? What? I mean, yeah, used to be, sure. But not no more. Powder gang is small time, man. I'm a winner! Gratulacje. I won the motherfucking lottery! Ale o jaką loterię chodzi, to dalej nie wiem, niestety. Bye. Zdecydowanie coś z nim tak z jego głową. Z jego krokami. Nipton Trading Post. Dobra, zobaczmy co jest wewnątrz. Radar mi wskazuje, że... w tym kierunku jest aż cztery... są cztery postacie. Żywe. Czy on jest żywy? Jest żywy! Ta osoba wydaje się być umierająca. Zdjęcie z krzyża oznaczałoby... dla niej śmierć. Okej, to może jej nie ściągajmy. Wow. Okej, to już zagadka się rozwiązała. Dobra, wracajmy do tego miejsca. Sklep wielobranżowy, Nipton. Tam ktoś siedzi. Eddie jest z nami, więc... Are you fucking kidding me? First I get my leg smashed, and then in walks the Powder Ganger's grim fucking reaper. What the fuck have you got against us, man? Jesus fucking Christ,
If you want me dead, just give me 15 medics and I'll fucking OD for you, okay? Fuck! Okej, okay, to jest kolejna osoba, która przetrwała masakrę w tym miejscu. Może się dowiemy od niej czegoś, mimo że jest dla nas niemiła, ale w sumie się jej nie dziwię, co się stało w tym mieście. The Legion happened. What the fuck's it look like? Okej, okay, dzięki za odpowiedź. Jak udało ci się przeżyć w takim razie? Luck, that's how. I'm just that fucking lucky. Gratuluję. You're looking at the second place winner of the Nipton Lottery. Znowu loteria, that asshole Swanick took first place. So him they let walk. A powiedz mi o loterii. It ain't like we came to Nipton to play it. Me and my crew had it worked out to kidnap some NCR troopers who come to town to get laid. Mm-hmm. Had it all worked out with the scumbag mayor. We were going to ransom them off, keep their weapons for ourselves, a nice score. To o tym wiemy, ale co poszło niezgodnie z planem? We get in position, tego nie wiemy. And next thing we know, we're surrounded by those fucking Legion freaks. They dragged us and everybody else into the center of town. And that asshole with a dog on his head, he starts talking about how we're bad people. He said we needed to be punished for what we did. Not all of us, but some of us. And then he gives everyone a fucking lottery ticket. What do you think? He started drawing tickets and that's how people got punished. First up was the lucky losers. They got decapitated. Guess that's lucky because it's pretty quick. Then came the crucifixions. God damn, but those went on and on and on. Third place runners up got enslaved. I got the fuck beat out of my legs and the winner, they let go free. Okej, okay, czyli już wiemy skąd tyle kuponów na loterię znajdowaliśmy w tym miejscu. Co się stało z burmistrzem, tego nie wiemy. Him? When his ticket came up, they burned him alive on a pile of tires. Huh. Czyli burmistrz nie żyje. Mówisz, że niektórzy z ludzi zostali niewolnikami? Yeah. Bunch of those Legion fucks dragged them off right away. They were headed east, if you're feeling heroic. Zrobię co w mojej mocy, by ich uratować, okej. Don't act like you'd be doing me a favor. I don't give a fuck. Czemu nie opuścił tego miejsca? Pewnie mu nogi przetrącili, jak nam wspominał. Jestem ciekawy jego reakcji. I don't know. I just love it here. What the fuck do you think, asshole? Prize for second place was I got to live. But they beat my fucking legs with hammers. Okay. I'm fucking crippled, get it? Mam na zbyciu kilka medeks. Możemy mu dać w sumie. Then you're a fucking dream come true, ain't you? How much you gonna give me? Możemy mu dać aż 5 dawek. Damy mu 3 dawki. 3 doses? That's almost enough for a party. Okay. Porozmawiamy o czymś innym? Like what? Okay, nie mamy nic do gadania. Czyli oni mieli jakąś loterię, która zwycięzcy pozwalała odejść, a drugiemu miejscu przetrącali nogę. Did you see that? O mój Boże, co tu się dzieje? Kto się chciał zabić? Skąd się tu wzięłaś? Wszystko w porządku? I am now. I was just minding my own business heading west when that psycho came out of nowhere and started shooting. He kept shouting about stars or something. Does that make any sense to you? No raczej nie. Chociaż może chodzi rzeczywiście o te gwiazdy z kapsli. Masz jakieś kapsle z gwiazdką? No, I don't think so. Caps are caps, right? Look, I think I need a few moments to compose myself, then head out. Once again, thanks. Okej. Okay. Nie wiem, czemu roboci nagle muzyczkę sobie włączą, okej. Okay. Dobra, czyli wiemy, o co chodzi. Chodził z tą loterią w każdym razie. Handlarz, tygodnik. Wiem, że burmistrz nie żyje i wiem, że możemy ratować niewolników, którzy są teraz niewolnikami Legionu. Gdzie mamy się udać, żeby ich uratować? Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby coś zrobić takiego, ponieważ powinno się coś ciekawego dzisiaj wydarzyć w tym Zagrajmy Wy. Mamy łatwy zamek, więc powinno się nam udać. O Jezu. Oczywiście spinka poszła. O, wreszcie. Więc co, przeszukamy to miejsce dokładniej i spróbujemy zobaczyć, czy uda się nam tych niewolników uratować. Jeżeli spotkamy zbyt duży opór ze strony kajdaniarzy, tylko Legionu. Czyli jeżeli będzie nasze życie zagrożone, oczywiście się wycofamy.
Nie chcemy, żeby zagrajmy, by się jeszcze skończyło. W każdym razie ja jeszcze nie chcę. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. W łazience pusto. Dobra, to chyba wszystko, co mogliśmy znaleźć w tym miejscu. Nie wiem, dlaczego robot nagle sobie muzykę bojową włączył. Było dziwne. Dobra, wychodzimy. I zobaczmy, w którą stronę mamy iść. Mamy iść w tą stronę, żeby uratować niewolników, więc spróbujmy ich uratować. Dobra. Idziemy. Nie będę przeszukiwał tych budynków. Wiem, że tam na pewno dużo ciekawych rzeczy moglibyśmy znaleźć, ale... Tak, za dużo czasu by to zajęło i... Wow! Aha, chyba robot walczy z jakimiś skorpionami. Gdzieś tam dalej. Eddie! I wariacie. Chodź ze mną. No więc spróbujmy. Mamy iść chyba tędy, tak? Zdecydowanie mamy iść drogą, aż do skrzyżowania, a później po prostu będziemy szli za strzałką. Która jest godzina? 17:26. Jesteśmy dosyć niewyspani, więc być może... W takim razie spróbujmy się wyspać, zanim wyruszymy gdzieś. Może w tym domku coś znajdziemy? Jakieś łóżko? Znowu muzyczka. Z kim on walczy, ten robot? Chodź tu, Eddie. Aha! Okej, okay, Eddie jest na pewno skutecznym pomocnikiem. Chodź, Eddie. Idziemy się wyspać. Eddie! Okej, wykańcza wszystkich za nas. My oszczędzamy amunicję dzięki temu, więc nie jest źle. Eddie, chodź, daj sobie spokój z nimi. Idziemy tutaj. Dobra, pamiętamy o minach, które są wszechobecne w tej grze. Żelazko, myślałem, że to coś innego, papierosy. Możemy odpocząć na tej pryczy. Dobra, odpocznijmy na pryczy. W... 12 godzin snu? Czemu nie? Mam nadzieję, że będzie rano. 5 rano by wystarczy. Okej. Okay. Jesteśmy teraz odwodnieni. Zalałem klawiaturę przed chwilą właśnie wodą. To się źle skończy, ludziska. Dobra, napijmy się czegoś. Sprzęt. Gdzie mam...